A więc jesteśmy w tym wyjątkowym miejscu, bo jest słusznie niewielki obiekt, niewielki kościół antropoziomowy. I to w XVIII wieku wybudowany, bardzo sprytny taka architektura. Tam, gdzie widzimy te okna, no to jest poziom chodnika. Chodnik, także jesteśmy bardzo blisko tutaj. I moi drodzy, oczywiście na początku, kiedy to była ta gotycka kamienica, no to też tutaj wyglądało to jak piwnica. Ale później ze względu na całość miejsca i na wyjątkowość właśnie nadano taką barokowy wygląd tego wnętrza. Moi drodzy, właśnie tutaj zostały przyniesione te trzy najświętsze kostki, jak mówiłem, według tradycji. I tu gdzieś znajdował się stół, na którym dokonano tej profanacji, tego badania. Krew bardzo obficie wypłynęła i na sprawcach, i na stole, i na ścianach, także rzeczywiście wydarzenie było takie bardzo wyjątkowe, że nie da z nami chodzić, albo to nie nasza. Nie to, co dzisiaj takie właśnie przedmieście, ale oczywiście to jest nic w stosunku do Warszawy.